A to moja żona. To jest moja żona. Musimy uratować wszystkie krzywe drzewka. Do nas nikt nigdy trafić nie może. Cześć wszystkim, zapraszam was na nowy odcinek. W dzisiejszym vlogmasie zobaczycie, jak my z Mesią wybraliśmy choinkę i co z tego wyszło. Były też różne zakupy, dużo się działo. Oglądajcie do końca. Życzę wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Słuchajcie, wyszliśmy na szybko na zakupy. A jeszcze zamiast tego renifera weźmiemy to w słoju. Nie wiem, co to jest. Zobaczcie, ktoś robi zakupy, a ktoś ogląda mecz. Arbuz chcesz? Arbuz zimą w piasku. A jeszcze pozostało tylko 9 minut. W 10 minut udało mi się nawet wyłapać ściereczki, marchewki, sporo rzeczy. Arbuz kupiłam. Aisha ma swoje zakupy. Niestety tylko nie płaciła za swoje zakupy. To nie jest twoja mama, to jest moja żona. A to moja żona. To jest moja żona, ty człowieku. A to moja żona. To jest moja żona. Nie, a to moja. Twoja żona? Tak. Ja? Tak. Już koniec, Mesiu, koniec. Eliasku, wróciłeś z zakupów? Co kupiłeś? Pączka. Pączka? I kogo jeszcze kupiłeś? Misia. Misia kupiłeś? Nie. Nie wolno, rączek nie wolno przykrywać, tak? Tak. Eliasek tutaj z pączkami i misiem podała. Chce oglądać telewizję. Podała. Przyjechaliśmy wybrać choinkę. Nasio, znasz się na choinkach? Zna się tak samo jak ja. I ja tak sobie myślę, że kupimy po prostu taką choinkę w doniczce. W doniczce? No w takim wiaderku. I po prostu sobie później ją posadzimy. I tyle. Nie? Mhm. Uważam, że to będzie najlepsza inwestycja w sumie. Tak? Bo później takie choinki, no to idą do wyrzucenia. A taka choinka po prostu u nas będzie rosła. No. Tak? To szukamy. Ale takie malutkie zostały. Malusieńkie. A ta? No... Wyższy od ciebie, tak. Bo ja 2,50 m. 2,58 m jesteś. Powiem ci tak, jakiegoś takiego dużego wyboru nie mamy. No. To jest... Prawie puste. No prawie wszystko puste. No to muszą po prostu rabacik jakiś robić, ja tak uważam. Bo to jest w sumie prawie ostatni dzień, tak? No to bierzemy taki malutki. Świerk. Ten świerk ładny. Co prawda kłujący. Ale ładny, zobacz. Powiem ci, że to jeszcze będzie taka fajna pamiątka, bo na... Czekaj, drugie Eliaska urodziny posadziliśmy czereśnie, a teraz jakby pierwszy rok mieszkania w domu, nie pierwszy rok, kilka pierwszych miesięcy mieszkania w domu, to posadzimy sobie po prostu jakieś drzewko, świerk albo jodłę i też będzie taka pamiątka i to drzewko będzie rosło razem z nami. To nie wiem, co to jest, też chyba świerk. Świerk? Świerk. Wygląda jak choinka za czasów mojego dzieciństwa. Tak. Który kupiło się... Ale chyba widziałaś na zdjęciach. Tak, coś takiego przytargałam do domu. Ta jest fajna, ponieważ jest równa, ale nie wiem, czy dobrze stoi. Przewróci na mnie, będzie problem. Nie, też chyba jakaś nierówna. Ta jaka słodziutka, nie wiem, co to jest, zaraz przeczytamy. Ikea jakaś. Już chyba wybraliśmy. Jedyna niepotargana taka, wiesz? Ze wszystkich stron. Okej. Okay. Może być? Mhm. Jedziesz z nami. Jednak szybka zmiana wyboru, ponieważ... Kuło mnie, tak. Tak? To jest chyba lepsze. A też się kuje. Dobra. Tak? Już? Czy nie? Trochę krzywa. No może być. Wszystkie krzywe, które zostały. Wiesz, musimy im pomóc. Bierzemy wszystkie. No. Upatrunek robimy w domu. Musimy uratować wszystkie krzywe drzewka. Mesiu, jak z dzieckiem? Uważać trzeba. Ale jak pachnie, Mesiu. Poczujcie razem z nami ten zapach. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Makro. Po rybę, ozdoby świąteczne i rokitnik. Ja po rybę! Maja w kapel... Zauważyłeś? Maja, jak jest lato, no to ona ubiera się zimowo. A zimą ona ubiera się w takie stroje letnie, tak? No. My, jako pracownicy twojej firmy, możemy wziąć cały... Barszcz! Zjada się. Pracownicy mojej firmy, okej. Znalazłam mrożony rokitnik. Będzie herbatka. Może tam można zrobić zdjęcie. Maja, w tej czapce ja nie mogę. Właśnie.
No, czyli 30 plus 3, bo chcę, żeby było 5. Bo jesteś w mojej firmie, tak? Tak. Już zaraz kupimy, tutaj mamy już. I jeszcze święta się nie zaczęły, a my już się przygotowujemy do Sylwestra i się... Słomki papierowe? Te weź, te. Które są tańsze. Te są fajne. Ale to takie długaśne. Pas! Jasku, jedziemy? Tak. Jedziemy do świętego Mikołaja? Tak. Ja też jadę. Zgubiłaś czapkę? Gdzie jest twoja czapka? Tam. A tam, okej. Okay. Idziemy tam. Idziemy. Słuchajcie, chciałam wybrać mandarynki, ale zastosowano środki, czyli te konserwujące, tak? I mazelil, lalalala, wszystkie niedobre. Właśnie po tych środkach są alergie u ludzi. Tak? Właśnie, idziemy dalej. Zobacz, co może postawić. A, minus 40%, ty myślałaś 40 zł, tak? To co wykupiliśmy? Ale to jest słodkie. Kupmy to. To. To jest fajne, to tutaj te pingwinki. To co ty? Te pingwinki są super. To. Czyli już od 19 grudnia wszystko było tutaj minus 40%. Piękny. Bierzemy. Ale wiesz, że w tym roku mamy taką tą żywą, malutką choineczkę. Znalazłam takie pierniczki na naszą choinkę żywą. One są leciutkie, więc może będą się trzymały. Lampki. No i że widzisz to? Grzyby. Z tego renifera. Nie, renifer też fajny. To dopiero bombka. To chyba na dużą choinkę. Szok. To. I zobacz, on się rusza. Kto? Ojej. Ale wiesz, on tylko wewnątrz może być, tak? Na zewnątrz nie. I ta w sumie skrzynka chyba też, tylko w domu. O Boże. Ptaszki. Ile to kosztuje? Skrzynkę 369 zł. A Iża, to widziałaś? Ale to musimy to mieć. Wieża. Fajne to. Mamo, musimy to mieć. Ogromna bombka. Mamo, mogę tu wejść? Możesz. Chciałam dla Mesia załatwić łopatę, żeby odśnieżał podwórko. A Mesia mówi, że to jest plastikowe i że w ogóle to śniegu już prawie nie mamy. No właśnie. Fajna czapka. To jest sukienka na choinkę? Sukienka na choinkę. No jakby tą podstawę, tak? Ale bardzo drogo jakoś. Nie, mega drogo. Tak, to jest piękne, ale nie przeżyje. Nie dla nas. Nie dla nas na pewno. Eli jest od razu. Piękne, naprawdę. Ale to jest naprawdę przepiękne, jak z bajki. Przyjechaliśmy na ostatnie zajęcia z gimnastyki Mai. W tym roku ostatnie zajęcia, tak Majusia? Wychodzimy szybciutko. Aisza. Hop. Już gotowa Majusia. Majusia ma nowe naparcówki. Piękne. No to jest lemoniada tymiankowa. Siedzimy tutaj z moimi ludźmi. Kibicujemy Mai. Tak, Eliasek? Rudasek? Tak, Maja tam, tak? Nie, a to Maja. Tak, Maja. Tak, to jest Maja, co prawda nie widać. Mama. Jak Maja robiła? Tak, Maja robiła. Tak, myślę, to są lasy? Ty się pytałaś, gdzie jest co? To. Leginsy? Tu. Ubrany, Maja. Nie leginsy, to. Tak. To jest moje? Tak, twoje spodnie. Weź kurteczkę i już, wychodzimy. Elias ćwiczy. Majusia, a Elias może chodzić z tobą na gimnastykę? Zobacz, jak mu dobrze idzie. O, nawet szpagat. Brawo! Co tam masz? Słuchajcie, Isza zrobiła kolację. Nie, środa. Parówki w cieście. A to co? Pizza z parówkami. Super. Słuchajcie, rozpakowałam naszą choinkę. Jest malutka, ale uważam, że jest... piękna. Wracam do Was kolejnego dnia, czyli w piątek 23 grudnia. To, co widzieliście przed chwilą, to nagrywałam 22 grudnia. A dzisiaj, słuchajcie, Mesio jest cały dzień w pracy. A ja kilka dni temu zamówiłam z naszej ulubionej cukierni, bezcukrowe słodkości, taki boksik 4 ciasta. I słuchajcie, byłam pewna, że te ciasta możemy odebrać do 24 grudnia, czyli do jutra. I dobrze, że to sprawdziłam. Okazało się, że odbiór jest tylko do dzisiaj, do godziny 18. Mamy godzinę... już 17:34, a Mesio wciąż jest w pracy i będzie w pracy do godziny 22:00, więc raczej bez szans i ja w sumie sama z trójką dzieci w pół godziny tam nie dotrę, żeby odebrać zamówienie. Wydaje mi się, że my potrzebujemy minimum godzinę, aby wyjść z domu.
póki dziewczyny się ubiorą, póki ubiorę Eliasa, ale wyszło tak, że mężczyzna zadzwonił do bezcukrowych słodkości i pani jedzie do nas z naszym boksem. Słuchajcie, to już nie pierwszy raz, gdy bezcukrowe słodkości nas ratują. Kiedyś też zamówiłam ciasto chyba na urodziny Mesia i też pani dla nas przywiozła to ciasto. A Eliasek wtedy był malutki, a ja nie chciałam też prosić znajomych o dostarczenie. Eliasek, zły Eliasek? Powiem szczerze, do nas nikt nigdy trafić nie może. Słuchajcie, to jest nasza ulubiona pani z bezcukrowych słodkości. Zapraszam. I proszę bardzo, przekazuję. Dziękuję patuchę. Bardzo. To jest środa. To jest ciasto. Ciasto i pani... I pierniczki! Tak. Pani z bezcukrowych słodkości znów nas uratowała kolejny raz, nie? Popsy? Tak. Zamówiłam taki boksik z 4 kawałkami ciast różnych, tutaj Eliasa, paluszki. Tu mamy sernik z białą czekoladą, sernik z kremem cytrynowym, tiramisu i daktylowo-czekoladowe brownie, chyba to. Albo to. Nie wiem, będziemy jutro próbowali. Bardzo się cieszę, zostaliśmy uratowani. Jutro też nie będziemy sami, po raz pierwszy w święta. Ale o tym wszystkim dowiecie się już w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy jeszcze zdążę jutro coś opublikować. Jeśli nie, to życzę Wam wszystkim spokojnych, radosnych, pogodnych i co najważniejsze zdrowych świąt. Do zobaczenia, do kolejnych vlogów. Pa, pa!